Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś Państwa nie zmyliłem za bardzo, ponieważ zazwyczaj rzeczywiście spotykamy się o godzinie 20.30. Dziś trochę inaczej, trochę wcześniej, o pół godziny 20.00. No, z różnych względów tak dzisiaj musieliśmy to w jakiś sposób zrobić. Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Nieścio, reprezentuję Be Inspiration, a dajcie znać, drodzy Państwo, kto jest po drugiej stronie. Przywitajcie się, będziemy wiedzieli, że jesteście. Może tradycyjnie rzeczywiście to w jakiś sposób nam tak geopolitycznie pomaga. Dajcie znać, z jakiego miasta dzisiaj nas, czy z miejscowości, albo z jakich okoliczności, drodzy Państwo, nas oglądacie. Dzisiaj temat dosyć specjalistyczny, bo poświęcamy, jak może zauważyliście rzeczywiście ci z Was, którzy jesteście na bieżąco z nami, to od poniedziałku mówimy o nieinwazyjnej lipolizie laserowej, tak? Trudna nazwa, ciągle jeszcze się pomylę, ale medyczna, nieinwazyjna lipoliza laserowa, czyli rzeczywiście działanie laserem na tkankę tłuszczową w celu jej zniszczenia i redukcji. Tak? I rzeczywiście pani Milena, Starachowice, Wrocław, Sebastian, cześć Sebastian, fajnie, super, dobrze, że jesteście. To powoli będziemy, drodzy Państwo, zaczynać, będą część osób pewnie jeszcze do nas dochodzić, więc będziemy zaczynać, tak. Medyczna, powiedzmy tak, to jest medyczna, nieinwazyjna lipoliza laserowa, często rzeczywiście też spotykana pod nazwą laser lipolityczny, niektórzy mówią ciepły laser, w ten sposób, natomiast chodzi tak naprawdę o tą jedną technologię, dedykowaną temu, żeby redukować tkankę tłuszczową, modelować sylwetkę, redukować celulit, czyli jak zazwyczaj często przy tych urządzeniach służących do modelowania sylwetki, modelujemy sylwetkę, przy okazji redukujemy celulit, ujędrniamy ciało i redukujemy też zbędne kilogramy. Tak to zazwyczaj działa, nie inaczej jest tą technologią. Dlaczego o niej w jakiś sposób, drodzy Państwo, z mojego takiego oglądu rynku, zaraz mam nadzieję, że to nas gość dzisiaj też pani Julita, dobry wieczór, Polkowice, pięknie. Kiedyś byłem w Polkowicach, tam taki chyba duży akwapark był, jak dobrze pamiętam, za dawnych czasów popularny. I teraz tak, wracając do clou naszego dzisiejszego spotkania, czyli rzeczywiście dlaczego ta technologia, mam nadzieję, że to nasz dzisiejszy gość potwierdzi, zaraz zobaczymy, bo nie rozmawiałem akurat o tym aspekcie z nim, że generalnie swego czasu ta technologia była dosyć popularna na naszym rynku, na jakiś czas w ostatnich latach trochę o niej ucichło i rzeczywiście wydaje mi się, to zaraz zobaczymy, że swego rodzaju renesans przeżywa ta technologia, a dzisiaj też bardzo się cieszę, że nasz dzisiejszy gość wyraził zgodę na to nasze spotkanie, żeby podzielić się swoim doświadczeniem w pracy z tą technologią z dwóch powodów. Pierwszy powód, o którym pisałem już na Facebooku, rzeczywiście, że ja bardzo sobie cenię i Państwo wiem też z Waszych rozmów z Wami osobę doktora Marka Wasiluka, lekarza medycyny estetycznej, właściciela kliniki Lexperta w Warszawie, no i specjalista rzeczywiście od weryfikowania różnego rodzaju technologii. Wiecie dobrze nieraz z naszej anteny, czy jeszcze z czasopisma do niedawna, jak doktor się dzielił swoją wiedzą i rzeczywiście jak ona jest cenna, bo jest obiektywna i bezstronnicza, tak? W jaki sposób i pozwala no, rzeczywiście wielu Państwu podjąć właściwe decyzje. Ale to ta pierwsza powód, dla którego się cieszę, że rzeczywiście nasz dzisiejszy gość się zgodził na rozmowę z nami. Drugi powód, no to rzeczywiście fakt, jak na bieżąco staram się śledzić to, co pan doktor publikuje, a jest tego trochę i to jest bardzo ciekawe. Bardzo Państwu polecam też blog pana doktora Marka Wasiluka, bo tam jest dużo fajnych, ciekawych informacji. No i między innymi ja wyczytałem, spędziłem trochę czasu nad takim artykułem, którym pan doktor pisał o swoich ulubionych technikach redukcji redukcji tkanki tłuszczowej. Między innymi technologia, jako jest laser lipolityczny, o którym dzisiaj będzie głównie mowa, jest jedną z trzech ulubionych technologii pana doktora. Dobry wieczór, panie doktorze, witam serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Mam nadzieję, że za późno nie będzie, że jeszcze trochę jakieś, no chociaż to będzie luźniejsza na pewno rozmowa, ale jakieś tam informacje ze wszystkim będą docierały i będziemy je przyswajać, będziecie je przyswajać. Cieszę się, że jestem, bo akurat o urządzeniach lubię mówić i
No i to jest to my wiemy, panie doktorze, to my wiemy, że pan lubi mówić i rzeczywiście, a my lubimy pana słuchać, tak? Rzeczywiście i czerpać z tego wiedzę. Natomiast tak jak już mówię, drodzy państwo, powiedziałem, ci z państwa, którzy rzeczywiście może jesteście dzisiaj, to nie wiecie, to od poniedziałku w jakiś sposób poświęcamy czas tej technologii. Jak przeskrolujecie sobie w dół nasz Facebook, to zobaczycie tam pewnie wcześniejsze odcinki, w których mówiliśmy o takich podstawach rzeczywiście, czym jest laser lipolityczny, czy właśnie ta nieinwazyjna lipoliza laserowa. A dzisiaj zaprosiłem pana doktora, żeby rzeczywiście podzielił się swoimi doświadczeniami. Jak już ja rzeczywiście, panie doktorze, powołałem się na tą pana publikację dotyczącą pana trzech ulubionych technologii, to ja tylko zdradzę, jak dobrze pamiętam, że oprócz lasera właśnie lipolitycznego to była kriolipoliza i jeszcze lipoliza iniekcyjna. Tak, to są te trzy technologie. Natomiast dlaczego, za co, może zacznijmy od takiego ogólnego pytania, za co pan rzeczywiście ceni sobie tą technologię lasera lipolitycznego? Ja bym, najkrócej można powiedzieć za przewidywalność. To jest chyba najważniejsza cecha, że to jest no jakby, oczywiście wiadomo, że nie mówię teraz o efektach, bo efekty to możemy za chwilkę, ale to jest najbardziej chyba przewidywalna rzecz. Znaczy iniekcyjna też jest przewidywalna, tylko jakby iniekcyjna ma inne ograniczenia, ale w stosunku do tych wszystkich technologii, powiedzmy urządzeniowych, jakie są, czy były na rynku, to jest to, wydaje się, najbardziej przewidywalna. Czyli wiemy w zasadzie, czego się spodziewać. Bardzo rzadko się naprawdę zdarza, żeby to nie zadziałało. No ale przewidywalność to też jest coś takiego, że, no, że od strony bezpieczeństwa też jest dosyć przewidywalne, czyli to jest takie trochę paradoksalne może, ale tutaj naprawdę jest akurat jedna też, to jest jedno też z nielicznych urządzeń, gdzie my nie musimy za dużo ustawiać, za nic manipulować, w zależności, czy ktoś jest taki, czy taki. To jest raczej kwalifikacja osoby, klienta, pacjenta. Dobre podłączenie, które nie jest skomplikowane. No i już, i mamy czas wolny w zasadzie, dopóki nie zadziała. Natomiast zaletą też jest trochę to, że to dość szybko działa, więc też nie ma takiego dyskomfortu. Czasem jakaś tam lekka bolesność może być dla pacjenta, ale to naprawdę raczej lekka albo w ogóle, natomiast nie ma zasysania, nie ma siniaków, nie, pacjent nie, nie wstaje przerażony, że ma jakiś, nie wiem, guz na brzuchu czy gdzieś. No i to są największe rzeczy, natomiast no jeszcze troszeczkę jest to fajne, że no, że, no jakby nie wszędzie kriolipolizą damy radę technicznie, prawda, złapać, no bo jak nie ma zasysania, to ona albo nie zadziała, albo słabo zadziała. Tu tych ograniczeń nie ma, to znaczy wielkość końcówki tylko jest ograniczeniem, no bo wiadomo, że są te końcówki dosyć duże, no muszą być w zasadzie, żeby też jakoś to efektywnie działać, więc też z tego względu, no na przykład, nie wiem, nad kolanami, no kriolipolizę coś dość trudno jest zrobić skutecznie, a tutaj możemy przykładać, możemy robić. Myślę, że tyle, no jakby, co ja mogę więcej powiedzieć? Proszę pytać, a ja będę odpowiadał może. Tak. Drodzy państwo, tego nie zaznaczyłem, tak? Rzeczywiście, tak jak pan doktor tutaj słusznie sugeruje, to spotkanie jest przede wszystkim dla was, więc proszę się nie obawiać, jeżeli tylko macie już jakieś teraz pytania w głowie, to proszę szybciutko tutaj na czacie napiszcie. Wszystkie pytania są cenne i nie ma głupich pytań. Natomiast jeszcze rzeczywiście wrócę do tego, co pan doktor powiedział, bo wymienił pan jako takie aspekty tej przewidywalności, którą powiedział pan jako główną cechę tego lasera lipolitycznego, to przede wszystkim, że daje efekty. Ja będę się odnosił jeszcze trochę do tych konkurencyjnych, o których pan mówił, technikach redukcji tkanki tłuszczowej, czyli kriolipoliza. Czyli w przypadku kriolipolizy, jak rozumiem, czy też lipolizy iniekcyjnej, one są o większym, powiedzmy, tym parametrze możliwości nieuzyskania efektu, tak? Czy można znaczy, tak powiedzieć? Może tak. Nie, znaczy sam efekt w sensie ilościowym, czyli jak dużo zejdzie, będzie porównywalny przy dobrze zrobionym zabiegu, w sensie między kryolipolizą a laserem lipolitycznym. Tylko tyle, że jak trochę się pomylimy i coś nie do końca dobrze zrobimy, no to przy kryolipolizie może to nie zadziałać łatwiej, przy lipolitycznym trudniej się pomylić. To jest tak, ale w sensie ile tej tkanki tłuszczowej zejdzie, to będzie porównywalne. Natomiast lipoliza iniekcyjna w teorii nawet mogłaby dać większy efekt, bo my nie mamy jednego ograniczenia, mogę zaraz powiedzieć, znaczy w sensie głębokości penetracji, tylko no to jest po pierwsze zabieg, gdzie my jakieś jednak substancje chemiczne musimy wtłoczyć i mamy ograniczenia trochę ilościowe. One nie są może aż takie straszne, ale są i to jest jeden aspekt. A drugi, no, że jakby po iniekcyjnej mogą się robić jakieś trochę zwłóknienia, więc jakby ktoś robi to nieumiejętnie, albo może inaczej, w szczególności w dużych ilościach,
to niekoniecznie wychodzi ładnie, czyli tłuszcz będzie schodził, nawet może i lepiej, ale niekoniecznie równo, a to też ma znaczenie. Dobra, to ten jest aspekt, natomiast drugi aspekt, który pan powiedział tej przewidywalności, to jest bezpieczeństwo zabiegowe, tak? Czyli rozumiem, że też będę się odnosił do tych dwóch pozostałych. Czy patrząc na kriolipolizę i na powiedzmy tą lipolizę iniekcyjną, ten laser lipolityczny ma najmniejsze prawdopodobieństwa niepowołanych działań niepożądanych. Tak, znaczy na pewno, no bo tak, kriolipoliza to, no, znaczy to wynika może nie tylko z technologii, ale i w ogóle z tego, jak ta technologia musi być inwazyjna. Przy lipolizie iniekcyjnej, no my bardzo destrukcyjnie działamy na tkankę w krótkim czasie. Każdy wie, kto robił sobie, czy nawet robi, widzi, jak to wygląda. No, pacjent wychodzi, jak robimy podbródek z dwa razy większym podbródkiem, natychmiast jest 5 minut. To widać. My robimy duży uraz, jeszcze to można jakieś tam dawać boostery, nie wnikając, wtedy wychodzi z 3 razy większym podbródkiem. Oczywiście efekt wtedy jest nawet spektakularny, ale no, kwalifikacja, nie mówię o jakichś tam uczuleniach, nadwrażliwościach, to też jest możliwe, prawda? Rzadko, bo rzadko, ale zawsze ryzyko, każda ingerencja daje. Ale ta potem nierówność, ale ten stan zapalny, który jest bardzo silny i gwałtowny, no różnie potem może przebiegać. Oczywiście on jest aseptyczny, no bo tam nie ma bakterii i innych rzeczy, ale to jest dalej duży stan zapalny. Więc tu jest dość duży problem i jak on za długo trwa, no to właśnie się mogą robić zwłóknienia nierówności. Kriolipoliza, no jakby my robimy też relatywnie dużo większe kuku w skórze niż ciepłym laserze, znaczy skórze, no tkance, okay. Nawet tylko, no ale też włączając skórę, niż ciepłym laserem, dlatego że ja zawsze też, jak ktoś chce, to może sobie poczytać, mówię, że tkanka tłuszczowa jest wrażliwa i na zimno, i na ciepło. I ona jest bardziej wrażliwa niż powiedzmy skóra czy tkanka nerwowa. No ale jakby jest wrażliwa na ciepło rzędu 40 kilku stopni, prawda? Natomiast na zimno rzędu około zera. Mówimy w tkance, no bo nie koniecznie na powierzchni, prawda? I no więc jakby schłodzić z 36 stopni do zera, to trzeba mocno zadziałać. Podgrzać z 36 do 45, no to jest dużo prościej. Pomijając, że te mechanizmy termoregulacji też są raczej nastawione, żeby efektywnie chronić przed zziębnięciem niż przed przegrzaniem. Czyli no oczywiście, więc jakby tam w rozszerzaniu naczynia cała ta fizjologia jest taka, a nie inna, więc dlatego właśnie jest między innymi to zasysanie, bo jak tylko przykładamy, no to schładzanie jest mega ciężkie, żeby jeszcze nie zwrócić skóry, no bo po prostu się rozszerzają naczynia, krew płynie, krew ma 36 stopni, prawda, 37 w zasadzie krew będzie miała, bo mówimy tak, ale ten proces jest ciutkę wyższa, tak realnie, niż my to mierzymy. No i ona będzie ogrzewała, więc to nie na tym polega, prawda? Dlatego jest zasanie, przez co nie płynie krew, no i albo no oczywiście płynie, no bo to nie jest zupełnie, ale jest ograniczenie tych mechanizmów. Przy ciepłym laserze tego nie ma, więc oczywiście ryzyko jest, że możemy poparzyć w drugą stronę, ale z drugiej strony 40 parę stopni, co prawda znowu to jest 40 parę w tkance tłuszczowej, czyli to jest powiedzmy centymetr, półtora pod skórą, znaczy od powierzchni skóry, może tak. Więc jest ryzyko trochę poparzenia skóry, no ale małe, no bo no ja nie wiem, czy nawet ktoś to mierzył, ja nie znam takich danych, myślę, że nikt nie mierzył, jaką może mieć temperatura skóry, no temperaturę skóry, no ona teraz może pewnie ma niższą, bo mamy chłodzenie, więc nawet być może w ogóle ma niewiele większą, to znaczy w sensie takim, że być może pewnie ma 38, 39, może coś tego typu, ale nawet jeśli ona by miała 45 stopni, to my wielkiej szkody nie zrobimy, nawet jakby przez chwilę miała, więc ryzyko, no mi się nie zdarzyło, żeby cokolwiek złego się zadziało po ciepłym laserze. Nie zdarzyło mi się, że 2-3 lata to chyba będzie, jako mam. Ja też nie słyszałem o czymś takim, żeby tak się działo. Bardziej z tego, co wiem, no to rzeczywiście w większości te lasery mają chłodzenie tej głowicy, więc no to tak, też... Znaczy muszą mieć, no bo to jest trochę dyskomfort, bo jakby my czuć, z recepcją są wrażliwe, czyli 40 sobie to już czujemy, że to jest nieprzyjemne, ale to jeszcze nie jest niebezpieczne. Takie, że no jeszcze zwęglenie, jakieś tam inne rzeczy. No jeszcze wracając króciutko do tej rzeczywiście trzeciego aspektu, który pan powiedział, czyli rzeczywiście fakt, że tą technologią jesteśmy w stanie w różnych partiach ciała dotrzeć, do powiedzmy, czy nad kolanami, czy gdzieś, gdzie nie zawsze powiedzmy kriolipolizą też jesteśmy w stanie złapać ten fałd skórny. Tutaj tego nie wymaga, tylko powiedzmy przyłożenia głowicy, więc to pewnie dlatego. Natomiast przejdźmy do, żeby powiedzmy, bo już mamy powiedzmy zarysowany obraz, dlaczego to
jest Pana ulubiona technologia, jedna z ulubionych, tak, dlaczego jest też skuteczna, natomiast żeby to teraz poprzeć jakimiś takimi dowodami z Pana doświadczenia, jeżeli Pan pozwoli. Mianowicie, bo króciutko, od jak dawna Pan ma tą technologię u siebie? Ja ją mam, mówię, mniej więcej będzie 3 lata, bo ja pamiętam, że w marcu kupiłem, no albo może i 4, bo to jeszcze było przed pandemią, więc ja nie pamiętam, pewnie 19 albo 18 wręcz. Wiem, że no to załóżmy, że powiedzmy, zróbmy złoty środek, 3,5 roku, tak? Powiedzmy w jakiś sposób. Natomiast teraz tak, panie doktorze, jakie efekty, jeżeli tutaj możemy mówić, powiedzmy, o takich konkretach, tak? W sensie, może nawet pan pamięta jakieś szczególne osiągnięcia pana pacjentek czy pacjentów w redukcji, na przykład chyba w najczęstszym okolicach, gdzie się wykonuje ten zabieg, to pan potwierdzi, czyli w okolicy, powiedzmy, talii brzucha. To oczywiście jest troszeczkę indywidualne, ponieważ każdy reaguje inaczej, ale jakby jeśli już właśnie chcemy mówić o jakichś wadach tego typu urządzenia, znaczy no to że, ale no to nie jest w stosunku do innych, że zdarza się, że zadziała w cudzysłowie trochę za mocno, w sensie takim, że no, że nawet u nas jedna asystentka tak sobie zrobiła, no właśnie na boczki. To ewidentnie było potem widać, nie po zabiegu oczywiście, jak ta tkanka tłuszczowa zeszła, ślad, w sensie taki jakby odcisk, duże słowo, to oczywiście na skórze nie było, tylko że w tym miejscu tej tkanki tłuszczowej nie ma. Taki po prostu płaski, no bo wiadomo, brzuch nie jest, to nie jest kostka, to nie jest prześcian, prawda, czy prostopadłościan, to wszystko są łuki obłe kształty. Ewidentnie było widać, że w tym miejscu ma prostokąt po prostu widoczny. I to jest, czasem się zdarza, no ale to wynik, no ale to jest jakby ona mocniej zareagowała niż nawet powinna, no przecież myśmy sobie też może pozwolili trochę mocniej zrobić, no bo nie ma oba, bo swoja osoba, powiedzmy, natomiast jakby wracając do tego ogólnie, w sensie niespektakularnych albo tego się możemy spodziewać, tylko w sensie już jakby ile się możemy spodziewać, to realnie to jest tak, że ten laser, znaczy co nie znaczy, że co innego, każda metoda inwazyjna za wyjątkiem iniekcyjnej, lipolizy, bo iniekcyjnie penetruje koło centymetra do półtora. Iniekcyjna może głębiej, bo od grubości, długości igły zależy. Więc na tym obszarze, na tą głębokość nam oddziaływuje światło laserowe. Wiadomo, że do tego czasu penetruje, ale im głębiej, tym ta temperatura jest niższa. Więc jeśli my powiedzmy mamy 40 kilka stopni, nie jesteśmy w stanie tego tak realnie zmierzyć w czasie zabiegu, no ale mając pewnie dane, energię i tak dalej i doświadczenia, które są robione, jesteśmy w stanie no, coś tam przewidzieć. Wiadomo, że no, 2 mm pod skórą, czy bo jest na 5 mm, będzie trochę wyższa temperatura niż na tych 15. No ale jeśli my podkręcimy, powiedzmy, troszeczkę urządzenie mocniej, to może mieć lekko za wysoką, pacjent wtedy trochę czuje. No ale ona już w tym momencie może być efektywna. Nie tylko na 5, ale i efektywna, nie tylko docierająca na tych powiedzmy 15 mm. No i potem reszta zależy od organizmu, czyli ile my jesteśmy w stanie uszkodzić. No, czyli jakby to też jest o tyle to prostsze, że jakby no, jeśli temperatura tylko będzie odpowiednio wysoka, no to komórka musi umrzeć. To nie jest apoptoza stymulowana. Są czynniki pobudzające no i hamujące, prawda? Tutaj no jakby bodziec temperatury w górę termiczny dodatnie nieujemny, prawda, czyli nazwy hipertermia, tak, no zawsze tą komórkę uszkodzi. Komórka nie obroni się przed tym. Natomiast wiadomo, że nie usunie nam tego centymetra czy półtora. I tu się nie ma co mieć złudzenia, że całość ulegnie uszkodzeniu. Bo po pierwsze całość nie schłodzi, znaczy nie ogrzeje, całość nie, nawet ze względów bezpieczeństwa, ale i praktycznych. No i realnie no to jest tak, nie wiem, no różnie może być, ale tak do pół centymetra jesteśmy w stanie jednym zabiegiem usuwać. Mówi pan, pół centymetra to o grubości tkanki tłuszczowej po jednym zabiegu. Po jednym zabiegu. To jest tak między 3 mm, 5 mm. To tak można się tego spodziewać. Czy to dużo, czy to mało? Ja zawsze mówię obrazowo pacjentom, no bo jak ja rozmawiam, no to jakby tutaj nie chcę udawać, bo niektórym się może wydać, że to nie jest dużo. I w teorii można było powiedzieć, no co to są 3 mm, no, ale z drugiej strony, jeśli ktoś robi brzuch, znaczy, bo to jest cały sukces efektu w ogóle w zabiegach takich wyszczuplających, żeby ktoś coś widział. No, trzeba robić to na dużą powierzchnię, bo jak zrobimy to punktowo, że to ma być prawda z 3, nie wiem, z 1,5 cm zejdzie 3 mm, to mało, ale jeśli robimy po całym brzuchu, który ma kształt obły,
raptem ktoś zobaczy, że on faktycznie ma te luźniejsze spodnie czy spódnice i zaczyna mu to trochę zwisać, bo w obwodzie mu to więcej straca, traci. No to już po prostu wzór na obwód ciała, czy na obwód okręgu, to nie jest do końca oczywiście okrąg, znaczy w ogóle nie jest okrąg, ale w uproszczeniu można sobie wziąć i zobaczyć. Wtedy naprawdę można kilka centymetrów zgubić jednym zabiegiem. Natomiast to na pewno też nie jest zabieg, który, no co też oczywiście można powtarzać, no bo to zniknie, robimy drugi zabieg, znowu coś tam, po prostu schodzi po kolei, ale no to nie jest zabieg wyszczuplający, tylko jednak traktujmy jako modelujący. Oczywiście mamy ten efekt wyszczuplenia i na tych mniejszych powierzchniach, właśnie jak nad kolanami, jak uda, bardziej widać, jeśli robimy nawet mniejszą powierzchnię czy płaską powierzchnię, natomiast na brzuchu, no to naprawdę trzeba zrobić brzuch i boczki, żeby pacjent był tak mocno zadowolony. Czyli przynajmniej ze 4 przyłożenia, no bo jak zrobimy 2, no to nie jest tak dużo. No i rzeczywiście, no to możemy mówić o tym pół centymetra po jednym zabiegu. A jak pana praktyka wygląda? W sensie takim, że rekomenduje pan zazwyczaj, to kwestia, że robimy, powtarzamy te powiedzmy zabiegi kolejnymi zabiegami do momentu uzyskania pożądanego efektu? Jak to jest? Czyli gdzieś jest. Znaczy, można tak robić w teorii. Ja tak pewnie nie robię, a bardziej staram się od razu kwalifikować albo dyskwalifikować, albo przynajmniej mówić, co jesteśmy w stanie osiągnąć. I ja miałem akurat jednego takiego pana, trochę znajomego, więc on tam miał brzuch, no w cudzysłowie piwny, prawda, wiadomo jak wyglądał. I koniecznie nie chciał rekonstrukcji innych rzeczy, tylko metody nieinwazyjne i ja mu robiłem na zmianę. Znaczy, na krój polizy oczywiście taka osoba się nie nadaje, bo nie mamy co zastać. Tego, jak brzmi, tylko była lipoliza iniekcyjna na zmianę z ciepłym laserem, no to oczywiście wiadomo, przy takim czymś wielkim on nie uzyskał efektu, że mu to zeszło, no bo to tak samo, no niestety. Natomiast ewidentnie konsystencja, miękkość, czyli skóra zrobiła się no jakby lekko, no wiotka, czyli jakby to on uzyskał efekt z twardego brzucha na miękki brzuch. Ale to znaczy to oczywiście jest dowód, że to działa, ale z drugiej strony to obrazuje. Tam miał, nie myślę, że, ja nie pamiętam ile, ale miał, myślę, że w sumie jest 6-7 zabiegów może. Natomiast normalne, że po pierwsze na brzuchu też mamy tłuszcz trzewny, więc to nie tylko nam wypycha tłuszcz podskórny, aczkolwiek wiadomo, że jego wszędzie jest głównie tutaj tyjem. Znaczy na brzuchu to może nie głównie, ale w ogóle to głównie na podskórnym ten tłuszcz przybywa. Ale z drugiej strony też jak robimy z dużej powierzchni, dużego brzucha, prawda, no to wydaje się trochę mniej proporcjonalnie do całości. On dalej stracił to, co miał stracić, tylko tego tak nie widać. To tak samo, prawda, nie wiem, jak ktoś chce obrazowo biustu nosić, jak uniesie pan sobie, nie wiem, no jakimś niekoniecznie zabiegiem, ale czymkolwiek biust o centymetr opadający, to nie widać. A uniesie pan o 2 mm kącik ust, inna twarz, prawda? To są inne skale, więc jakby dlatego ten zabieg jest też lepszy dla osób w miarę szczupłych, gdzie mają coś miejscowo, bo one szybciej ten efekt zobaczą paradoksalnie. Ale oczywiście musi być tkanka tłuszczowa, bo się też tak zdarzy, że przychodzi. Praktycznie nie ma tej tkanki tłuszczowej, ale mówi, że on ma tutaj problem, a taka jest czasami budowa po prostu i tyle. Ale powiedział pan też, panie doktorze, o tym, że to pan kwalifikuje w jakiś sposób do zabiegu i pan rzeczywiście ocenia i mówi, na ile tam powiedzmy warto z tego skorzystać rozwiązania. Natomiast czy jakie warunki powinny być spełnione, powiedzmy, dlatego, żeby rzeczywiście pan zakwalifikował tą osobę i powiedział, okej, ty masz szansę i ty się kwalifikujesz? I patrząc z drugiej strony, kogo pan odsyła z kwitkiem, może to za dużo powiedziane, ale kwalifikuje na inną technologię, tak? Czy ta technologia jest dla wszystkich, czy też nie? Znaczy ja powiem, no, to jest dla wszystkich. Znaczy jakby przeciwwskazań, no oczywiście jakieś tam ogólnoustrojowe, ale też bez szaleństwa. Nie jest mega inwazyjny zabieg, więc jeśli ktoś naprawdę nie jest ciężko chory, to on może spokojnie robić. Z drugiej strony jakieś, no nie wiem, nawet zaburzenia hormonalne, niedoczynności, to często się słyszy, nie ma sensu i tak dalej. No nieprawda, to nie, ani od strony bezpieczeństwa, ani szczególnie w tym przypadku skuteczności. To już to parzy, nazwijmy to. My tego nie widzimy, ale jakoś tam parzy, lekko parzy, może tak, żeby ładniej brzmiało. Więc to uszkodzi. Oczywiście wiadomo, tkanka tłuszczowa zawsze się może odkładać nowa, no ale to już jest zupełnie inna sprawa. No, więc jakby od takiej strony to nie ma przeciwwskazań. Ja w zasadzie, jeśli chodzi o urządzenie, tylko tego używam, bo krój poliza rzadko, szczerze mówiąc, w tej chwili. Więc używam tego albo iniekcyjnej. Teraz kto na co? Głównie jaka okolica ciała i z jakiej chcemy uzyskać efekt. Czyli duże okolice, płaskie okolice, no to laser dużo lepszy. Kiedy chcę przy okazji wymodelować kształt, czy na przykład powiedzmy praktycznie, no na uda od wewnątrz akurat ciepły laser rzadko robię, z reguły robię iniekcyjną.
bo no, przy okazji można trochę nad kształtem popracować, ale oczywiście można, to nie ma przeciwwskazań. Wiadomo, małe powierzchnie, linia żuchwy, podbródek, no to też łatwiej iniekcyjną, czy jeśli mówimy o tych metodach małoinwazyjnych, no bo tu no, to jest kwestia nawet technicznie trochę dużo, taką, trudno taką końcówkę przyłożyć, a poza tym jak tu mamy taki łuczek i przyłóżmy, komuś zrobimy taką pieczątkę, no to nie będzie zadowolony, prawda? Mhm. Więc to jest główne kryterium. Natomiast pod względem, natomiast kogo dyskwalifikuje, no jeśli ktoś, wiem, że albo ma nierealne oczekiwania, no albo po prostu jest gruby, bo to nie jest to zabiegi na odchudzenie, prawda? To są zabiegi naprawdę na wymodelowanie, a jak już powiedziałem, jak już ktoś chce bardzo, to żeby miał świadomość, że jemu ten nabity brzuch się zmniejszy, z punktu widzenia, że nie będzie tak czuł tego napięcia, ale, no, ale to nie znaczy, że musi o połowę zmniejszy, prawda? No bo jak ktoś ma brzuch wystający na 15 cm, no przesadziłem może, ale 10 nawet, no to by musiał mu 10 ten. Ja nie robiłem aż tyle, no w sensie tak nawet u tego znajomego, ale no zrobienie 10 czy nawet więcej, 20 zabiegów, czy by dało efekt? Trochę pewnie by dało, no ale w którymś momencie pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, no my nie mamy tylko tkanki tłuszczowej, prawda? Mówimy tkanka tłuszczowa, ale co to jest tkanka tłuszczowa? To nie jest smalec. Czyli jak on się rozpuszcza na patelni, to jest woda. Tylko tam są powięzie, tam jest tkanka łączna, kolagen. No i teraz jakby to po pierwsze zostaje, a poza tym no jak trochę za często będziemy robić uraz, to nawet trochę może zgrubieć. Nie da nam to objętości, ale w którymś momencie może nam zatrzymać efekty po prostu. Bo to będzie grubić tam, gdzie działamy. Czyli jak mamy, nie wiem, powiedzmy 10 cm tłuszczu, to my zawsze działamy na te 1,5 powierzchownego. On ma zejść, ale schodzi tłuszcz, kolagen tam zostanie, bo to jest za mała temperatura, żeby kolagen uszkodzić, żeby on się tam w sensie rozpuścił, rozłożył, jakby to nie nazwał, prawda? I, że tak powiem, sprasuje się troszeczkę, prawda? I dalej, w którymś momencie będzie więcej tutaj, on trochę i tak przerośnie, wiadomo, bo to jest wszystko, nazwijmy to żywe, łączone, więc jakby będzie dochodziło tkanka tłuszczowa, to się trochę sprasuje, no ale w którymś momencie, jak przesadzimy, to może po prostu malutkie, nawet niewyczuwalne zwłóknienie się zrobić, no i będzie mieć centymetr, powiedzmy, gdzie jest więcej zwłóknienia i może to przestać działać. Więc nawet nie ma sensu w takie rzeczy iść, a to u pani to można i te 10 czy 15 zabiegów. Ja uważam, że maksymalnie do 5 zabiegów jest sens i takie osoby, które po 5 zabiegach, mając na uwadze, że powiedzmy 3-4 mm zejdzie, już nie mówmy tylko chóra optymistycznie, bo czasami to schodzi, czasem nie, prawda? A czasem pewnie i zejdzie więcej, ale nie można też nastawiać, że na pewno, bo to naprawdę troszeczkę jest indywidualnie, więc takie jest nastawienie, więc 3-5 razy tyle, co zejdzie, to jest nastawienie. A jak ktoś potrzebuje więcej, najpierw niech się odchudzi, a potem przyjdzie na zabiegi. Już. No tak. To cieszę się, że pan mówi, że rzeczywiście wyraźnie stawia tu granicę, bo mi się wydaje, że czasami może jej braknie, w sensie takim, że rzeczywiście, że cudów nie ma, tak? Że to jest zabieg modelowania sylwetki, a nie odchudzania. Odchudzanie to po prostu gdzieś tam pewnie już inny proces. Natomiast pani Teresa, panie doktorze, pyta, dobry wieczór, wydaje mi się, że pan doktor używał przy tym laserze platformę wibracyjną. Czy to może podnieść skuteczność zabiegu? Dobra, to jest pewne ogólne nieporozumienie odnośnie platformy, tylko odnośnie ciepłego lasera. Nie wiem, z 10 lat temu, może za 8, już nie pamiętam, pojawił się laser lipolityczny, działający też w podczerwieni, ale to był laser biostymulujący. Okej, czyli taki słabo działający. Słabo, ale jakby jaka jest różnica? One są cały czas dostępne, czy znaczy nie jest to reklamowane, ale zawsze można kupić, bo wiadomo, to były w sumie nie jakieś bardzo drogie urządzenia, ale ich idea była trochę inna. Pamiętajmy, mamy tkankę tłuszczową, która wygląda w ten sposób, że mamy komórki i komórek mamy ileś tam, nieważne ile, i te komórki mają dziwną cechę, że mogą być dmuchane jak baloniki. Czyli jeśli my za dużo jemy i się metabolizm odkłada tkankę tłuszczową, prawda, to ona w jaki sposób działa? Działa w ten sposób, że nadmuchuje się balonik, czyli komórki się powiększają. Dają to efekt oczywiście objętości, no bo one po prostu gromadzą wewnątrz. To nie jest tłuszcz gromadzony na zewnątrz, tak jak kolagen. To jest gromadzone w komórkach. Jak już się napchają, że miałyby pęknąć, rozepchają, to wtedy się wytwarzają nowe komórki i zaczynają one gromadzić. Tak to działa. I teraz tak. Ciepły laser, to co się nazywa teraz ciepłym laserem w sensie takim, prawda, czyli ten 1060 nanometrów, czyli podczerwieni, ale no nie tej bliskiej, tylko tej średniej, działa w ten sposób, że on w cudzysłowie parzy, czyli oczywiście on uwolni, znaczy uszkodzi komórkę, uwolni tłuszczyk z komórki i mamy ten podwójny efekt. To wszystko w cudzysłowie pęknie,
zostanie zabrane, wchłonięte, naczyno zmetabolizowane i tak dalej. Natomiast te lasery, które były kiedyś, bo on działa termicznie, on uszkadza komórkę, to one zmieniały metabolizm komórki. I to powodowało jedną rzecz, że balonik z dużego robił się po prostu małym balonikiem, czyli spuszczało powietrze, ale on dalej sobie był, on dalej sobie żył. Więc była mniejsza skuteczność, one też trochę płycej penetrowały, to znowu to była tam 650 nanometrów mniej więcej długość fali, więc on płycej to penetrowało, nie działało termicznie. To miało za zasadnie spuścić powietrze z balonika. I te efekty też, ja coś takiego miałem, też były, ale one były dyskretne i to już było naprawdę na modelowanie bardzo punktowe, małych powierzchni, typu ktoś ma wałeczek szerokości 5 cm na brzuchu, w zasadzie 5, no 80. Ale to już nie było w ogóle do zrzucenia, tylko na zasadzie, że on w tym miejscu nie mogę wyrzucić. No to można było, ale też schemat było, że robię tych zabiegów więcej i już. I więc to jest zupełnie co innego, ciepły laser od tych laserów lipolitycznych, biostymulujących, które czasami jeszcze widzimy. No bo jak ktoś mówił, ale też kupić można. Czy pomoże nam platforma wibracyjna, inne różne rzeczy? I tak i nie, w sensie takim, że wysiłek fizyczny zawsze poprawia metabolizm, natomiast jakby tutaj przy tego typu zabiegu, to prędzej takie rzeczy moim zdaniem, chociaż nie wiem, czy na to są jakieś badania, powiem uczciwie, ale patrząc logicznie z punktu widzenia fizjologii, przy kriolipolizie, bo my w kriolipolizie nic nie niszczymy, my stymulujemy do niszczenia, czyli uruchamiamy pewne szlaki, które mają spowodować, że komórki się po prostu, nazwijmy to, rozpadną. I ten szlak może być zahamowany, a jak nawet wszyscy wiedzą, może pójść to w drugą stronę, prawda? Jeszcze się namnoży. Natomiast tutaj my ewidentnie niszczymy. Więc tutaj w zasadzie nie ma potrzeby jakichś innych rzeczy robić, bo one nie pomogą, ale nie zaszkodzą. Natomiast wiadomo, że jak pacjentowi, klientowi powiem, proszę się więcej ruszać, proszę też ćwiczyć, czy iść na basen, to on trochę nawet tą fizjologią swoją bardzo dużo jest w stanie zdziałać i będzie no, efekt synergii. Pacjent może być nieświadomy, no a my będziemy zadowoleni, że jest ten większy efekt. I więc jakby ja jak najbardziej polecam, ale już niekoniecznie jakieś tam platformy, takie różne rzeczy, bardziej ruch, rower, basen. Szczerze mówiąc, tak powiem z mojego doświadczenia, najbardziej na wyszczuplanie, szczególnie boczków, co działa, pływanie na plecach na basenie. Jako wspomaganie. Ale na plecach, bo już na brzuchu to nie, nieważne jakim stylem. O, proszę, wiem, że to z pana autopsji, z takich doświadczeń. Z mojej własnej autopsji. Dobra, jasne, jasne. Okej, okay, rozumiem. Pani Tereso, bardzo dziękujemy za to pytanie. Jeżeli macie Państwo jeszcze, to jeszcze jest chwila, żeby takie pytania zadać. Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, też jak to się wydaje, takie działania, skutki uboczne tego, ale pozytywne skutki uboczne. Czy to prawda też jednocześnie, że przy działaniu tego lasera lipolitycznego, jakby pod wpływem tego, że rzeczywiście tam działamy ciepłem, to się wytwarza kolagen i ta skóra staje się bardziej jędrna? Czy to... To akurat nie. Za to niska nie. Temperatura. Za niska, tak? To nie, to w drugą nie zadziałamy, w sensie takim, że my nie ujędrnimy, to jest za niska temperatura, plus jeszcze jest chłodzenie, więc skóry to w ogóle nie, ale i te włókna podskórne, nie, to nie zadziała. To nawet może teoretycznie, jakby było słabe chłodzenie, chociaż nie, to będzie neutralne, bo to jest za niska temperatura. Natomiast mogłoby się zdarzyć, ja nie mówię, że się zdarzy, ale w sensie nawet jakbyśmy mocno podkręcili ten laser, żeby mieć maksymalną skuteczność i powiedzmy, on już byłby trochę zużyty, że ten układ chłodzenia nie działa, to nawet mogłoby się zdarzyć, że skóra może trochę zwiotczeć. Natomiast na pewno, to też mówię, to jest jakby bardzo hipotetyczne, ale mogłoby teoretycznie, patrząc w jakim kierunku my idziemy. Natomiast na pewno to nie ujędrni skóry. To jest za mała temperatura, żeby zadziałać na kolagen. Więc to są, takie dodatki, które się mówi, ale one są marketingowe po prostu. Dziękuję. Natomiast wydaje mi się też, że dzisiaj no, trudno mówić o jakiejkolwiek technologii w kontekście, w takim oderwaniu od powiedzmy technik łączonych, tak? Bo to rzeczywiście to nie tylko tak jak pan mówi marketingowa rzecz, ale rzeczywiście no, potwierdzone przez wielu no, najskuteczniejsze dzisiaj jakby metody osiągania efektów, czyli łączenie technologii. Z czym pan łączy laser lipolityczny i dla jakich efektów? Ja powiem szczerze,
Tak jak mówię, czasami łączę z iniekcyjną na przemian, jeśli trzeba więcej zabiegów, bo zakładam, no oczywiście nie ma na to badań, ale no jakby też logika, że raz to, no to może też dać trochę lepszy efekt, ale nigdy przy dużych powierzchniach. No mówię, no taki brzuch napompowany tak, ale jeśli to byłby wcale nieduży, to wtedy nie, to sam laser lipolityczny. Można to łączyć z jakimiś masażami, czy to ręcznymi, czy mechanicznymi, nawet lepiej, prawda, no bo to jednak moim zdaniem jest fajniejsze przy tego typu zabiegach. Masaż ręczny to jest bardziej masaż na mięśnie, ja bym powiedziała, masaż mechaniczny jest bardziej na skórę, tkankę podskórną, czyli ręczny na celulit niby zadziała, ale to jest mniej efektywne, bardziej uciążliwe i tak dalej. Natomiast lipolityczny będzie, znaczy mechaniczny będzie lepiej działał. To jest główne wskazanie. Ja uważam, powiem jeszcze wracając do tego właśnie napinania skóry, no że nie ma potrzeby napinać skóry. Przy takich działaniach, jak my tu robimy, to naprawdę cokolwiek byśmy nie robili, to tu proszę się nie bać, to nie zwiotczeje skóra. No zobaczcie logicznie, jak jest kobieta w ciąży, ile jej brzuch rośnie. No nawet jak przytyje, nie wiem, powiedzmy tylko 10-12 kilo, co jest malutko jak na ciążę, to i tak ma brzuch widoczny. I co? I skóra wraca. No jak przytyje 20, już się zaczyna robić problem, ale to jest objętościowo, jaki ten brzuch był, ile wraca. Więc my tutaj dużo mniejsze różnice objętości robimy tym. Prawda? No nie wiem, nie mierzyłem nigdy żony, jaki ma obwód w ciąży, jak była. Nie wiem, czy się sama mierzyła, szczerze mówiąc, ale wiadomo, że dużo więcej. Więc, no, więc jakby nie ma co się obawiać, że tu my musimy coś i tą skórę napinać. My możemy, bo skóra może być wiotka z innych powodów, ale same te zabiegi nie spowodują, że ona się zrobi jakoś strasznie, strasznie, strasznie wiotka. Ale jak ktoś chce poprawić w ogóle efekt ten wizualny, no to masaże są bardzo wskazane. Bo ja też mówię do różnych osób, bo prawda, załóżmy, że już mówię teraz o nogach, nie o brzuchu na przykład. Co osoby, które mają, no nie wiem, no po prostu, nie wiem, no, nogi trochę grubsze, niekoniecznie muszą być tylko utłuszczone, ale taka budowa, grube kości, grube mięśnie i optycznie tak to wygląda. I naprawdę, jeśli będziemy robić jakieś zabiegi typu, nie wiem, prawda, masaże i zrobimy tych zabiegów trochę, to my te nogi wymodelujemy. Jak będziemy to mierzyć, to tak dużo nie wyszczupleje, ale wizualnie jest kolosalna różnica. Więc jeśli my zasugerujemy takiemu pacjentowi, klientowi, żeby on sobie przy okazji taki masaż porobił, szczególnie właśnie na brzuch to mniej trochę zadziała, ale też, natomiast właśnie szczególnie na nogach, na udach w sensie, to on jeszcze większy efekt zobaczy, bo będzie miał ten efekt wygładzenia jeszcze, no może też trochę zmniejszenia celulitu i takiego naprężenia właśnie napięcia skóry, i będzie jeszcze bardziej zadowolony, więc w tym sensie to warto to robić, jak ktoś się już decyduje. Natomiast to nie ma tutaj jakby synergii jakiejś z punktu widzenia klinicznego dużej. To jest raczej synergia z punktu widzenia wizualnego, optycznego i zadowolenia pacjenta. To zdecydowanie tak. Jeżeli byśmy już przeszli powiedzmy do tego, jeżeli ktoś w jakiś sposób zastanawiał się może nad tą technologią, nad włączeniem jej do swojej oferty i nabyciem, no to rzeczywiście to zawsze się pojawia kluczowe i trudne pytanie, tak zwane inwestorskie, tak? Bo pewnie no z tego co się orientuję, co prawda nie ma jakiejś tak szerokiej, dużej oferty powiedzmy pewnie tego typu laserów na rynku, jak chociażby w porównaniu do krylipolizy, tak? Gdzie w zasadzie każdy dystrybutor to ma, tego trochę jest mniej, natomiast no też trzeba rzeczywiście tutaj umiejętnie wybrać właściwe rozwiązanie. Jeżeli panie doktorze, ja bym chciał taki laser lipolityczny kupić do swojego nieistniejącego jeszcze gabinetu i specjalizować się w modelowaniu sylwetki, to czym pan by mi poradził, żebym się kierował w wyborze takiej technologii? Ja powiem w ten sposób. Ogólnie lasery, znaczy są różne typy laserów, w sensie technologicznie nie są to zaawansowane urządzenia, ale można powiedzieć w ten sposób, jak są dobrze wykonane, to są urządzenia bardzo mało awaryjne. Jak się jakieś awarie pojawiają, to bardziej mechaniczne typu urwanie kabelka. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, to jest laser diodowy. Lasery diodowe są bardzo żywotne, jeśli chodzi o źródło promieniowania. Czyli o co chodzi? Że co my w laserze w zasadzie zmieniać musimy? Optyka, okulary, ile możemy nosić? Dowolnie. To trzeba tylko przecierać i tak dalej, to się nie niszczy, jeśli dobrze się używa. To, co się zużywa, to jest to źródło promieniowania, czyli to, co nam strzela w cudzysłowie laserem. I są różne, wytrzymają ileś set godzin, ileś naście, jak laser bronkowo-miedziowy, czy tam powiedzmy, no to jest najbardziej upierdliwy laser, ok, jeśli chodzi o te rzeczy. Natomiast lasery diodowe są prawie, że wieczne, czyli bardzo długo to wszystko wytrzymuje
Więc jakby tutaj takiego standardowego serwisowania, jeśli mechanicznie coś się nie uszkodzi, nie. Oczywiście trzeba to czas po prostu skalibrować, ale nawet z punktu widzenia kalibracji, no to jakby co, jaki jest efekt? Że nam działa słabiej, nie mocniej, czyli nawet tego się nie musimy bać, że jak my nie skalibrujemy lasera, to skrzywdzimy pacjenta. Wszyscy tak myślą, ale to nieprawda, to my nie uzyskamy efektu w większości, bo laser nie będzie tak strzelał tu mocno, tu. To już jest grubsza problem. Normalny laser, który działa normalnie, to po prostu będzie coraz delikatnie po jakimś czasie słabiej działał. Po prostu jak przestajemy widzieć efekt, znaczy że najwyższy, znaczy najpierw to robić regularnie, ale jak nawet ktoś nie chce czy nie może, to trzeba to po prostu w najwyższy czas skalibrować. I to jest właśnie na przykład przeciwieństwo do takiej kryolipolizy, gdzie tu jest większe ryzyko, że jak urządzenie przestanie działać wiarygodnie, to i będzie problem. Oczywiście w tym urządzeniu typu laser najsłabszym punktem będzie chłodzenie wodne, od razu mówię. To są rzeczy w ogóle, nie tylko w tym, tylko w każdym urządzeniu, chłodzenie wodne. Gdzie się da powietrzem, lepiej powietrzem, no tutaj to powietrze po prostu nie dało pewnie rady technologicznie, bo to jest dużo mniej efektywne. Więc tu trzeba tego pilnować, wymian wody, żeby tam się glonami wszystko nie pozarastało i tak dalej. Ale to też jest bezpieczne, no bo jeśli zaczyna parzyć, nie chłodzi, no to pacjent od razu czuje, więc jakby no też się nie ma co tego bać. I to są takie rzeczy ogólne. Natomiast jakby już z takich rzeczy praktycznych, no to jeśli ktoś wybiera urządzenie, no to on powinien przede wszystkim kierować się, nie mówię tam certyfikatami, bo to jest oczywiste, żeby była wiarygodność, to jest najważniejsze. To, co mam na ekranie, to mam na końcówce, bo firmy w urządzeniach najczęściej w ten sposób przekłamują, już nie mówiąc bardziej dosadnie. Że na ekranie sobie ustawiam 10, ale na wyświetlaczu to mam 7, a nie 10. Bo ja nie na środku, na końcówce, tam gdzie laser ma działać, prawda? I więc jakby pewna wiarygodność firmy i nie jakby, no ale to wiarygodność firmy ciężko sprawdzić, znaczy firma, która jest tak. No jakby trochę po prostu na rynku i to nie jest ich jedno, jedyne i pierwsze urządzenie, bo może być super, ale jest to jakieś ryzyko, więc ja bym nie ryzykował, bo ta technologia właśnie nie jest wcale aż taka prosta, bo problem jest jakby, to są dość duże powierzchnie oddziaływania, więc dlatego też te lasery są takie duże, tam mocno dosyć grzejemy, nie jest wysoka temperatura i dużą powierzchnią na raz. I to jest największe ograniczenie technologiczne i przez to nie to, że ciężko kupić, to jest takie drogie, znaczy no drogie, jeśli chcemy w dużej skali, prawda, no to jak prawda, jakbyśmy chcieli sobie, nie wiem, kupić małą wieżę Eiffla, zbudować, znaczy w sensie model, a zbudować całą, no model zbudować bez problemu, prawda, natomiast tutaj to jest ograniczenie. Dlatego jakby szczególnie w tym przypadku raczej firma, która ma doświadczenie w laserach, bo to nie jest bardzo jakiś tam prosty laser, że się tak pokupuje, żeby to wszystko grało i chłodziło i dobrze grzało i to ciepło musi być sztywne, bo to też nie chodzi, żeby były fluktuacje, że jest 45, a potem 37, a potem 49 i tak dalej, tylko że to było w miarę równo. No i potem no to oczywiście dostępność serwisu, bo to jest chyba trochę już lepiej na naszym rynku, no ale z tego czasu no to polityka była taka, aby sprzedać, a potem no to jak damy radę, to damy radę, a nie no to niech się martwi już ten, kto ma urządzenie, więc to są ważniejsze rzeczy, czyli żeby mieć na ten jakiś czas, bo to też nie są tanie urządzenia, żeby jednak przynajmniej na te 5 lat mieć w miarę pewność, że jakby cokolwiek poszło nie tak, mówię, najczęściej mechanicznego, to, no to mamy kim się posłużyć. I nie tylko, że jest firma, która dystrybuuje, tylko która umie to naprawić, no bo to też tak może być, że no firma ma, tylko że jakby no nie ma doświadczenia w serwisowaniu takim niestandardowym, kiedy coś tam pójdzie nie tak. No i w zasadzie to chyba wszystko, no bo inne rzeczy, tak jak mówię, to są wiarygodne urządzenia, stabilne, tam się naprawdę nic nie dzieje. Jak się pilnuje, to rzeczywiście z tego, co odnoszę wrażenie, że rzeczywiście też to mało awaryjne. Natomiast jedna rzecz jeszcze chciałbym doprecyzować, panie doktorze, czy to się da? Bo pan powiedział, że też bardzo istotne, najważniejsza jest ta wiarygodność, czyli to, co mamy na panelu, na wyświetlaczu, to też, żeby to było na końcówce lasera. Czy ja jestem w stanie to sprawdzić? Tylko popatrzcie. Jeśli pan sobie sprzęt za kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, to pan to sprawdzi. No. Tak to wygląda. Taki sprzęt do mierzenia, tak, w jakiś sposób. Czyli najlepiej rzeczywiście no tutaj sprawdzić to w praktyce, tak, czyli powiedzmy na efektach klientów. No pytać. Nawet jak kiedyś jakieś tam urządzenie kupowałem, dawno temu, bo mogę powiedzieć, to nie jest anegdota, fakt autentyczny. No i zacząłem sobie analizować różne tam prospekty, informacje, dane techniczne, inne. No i się pojawiły nieścisłości. Załóżmy, gdzieś było jeden wpis, w sensie parametry, maksymalne parametry urządzenia, bo to było to akurat.
gdzieś było 1, a gdzieś było załóżmy 1,4. No i więc jak zacząłem przyciskać, no to dopiero się przyznaje, no tutaj żeśmy napisali, bo to ładniej wygląda, no i tyle. Bo najlepsze na rynku tak mają. I to była akurat w miarę sensowna firma jeszcze. No nie mówię, że jakaś, ale naprawdę duża firma, sensowna, mająca sporo sprzętu. A ze strony praktycznej to jeden też w zupełności wystarczało do tego, do czego miał służyć, więc jakby też nie wiem, po co to robili, no ale też tu zmienili, tu nie zmienili. Nie, takie rzeczy się dzieją realnie, natomiast to jest prawie nie do sprawdzenia. Jak się nie ma sprzętu, to się nie sprawdzi. No a sprzęt kupić za sporo, żeby tylko sobie sprawdzić, jest ciężko. Pożyczyć chyba się nie da. Więc... Nie sprawdziłem, jak nie, to no, wygląda w sensie, tej oferty. Raczej ja nie widziałem, że ktoś wypożyczał. No oczywiście firmy, serwisy mają, pewnie być może ktoś mógł wprowadzić usługę taką, prawda? No bo w serwisie to musi być, bo jak kalibrujemy laser, to musimy mieć miernik, chcemy go skalibrować, bo na czym to polega? Bierzemy wyświetlacz, bierzemy czujnik, miernik, prawda? I świecimy nie w twarz, tylko świecimy w czujnik. Czujnik nam pokazuje ile, wyświetlacz pokazuje ile. Tak. I na tym polega ogólnie kalibracja każdego lasera, więc w serwisy to mają takie urządzenia. No ale to kosztuje naprawdę kilkanaście tysięcy. No jeszcze zależy do jakiego typu lasera. Bo też nie są uniwersalne, żeby też każdy miał świadomość. To urządzenie, które zbiera i wyświetlacz, nazwijmy to, przetwarza, to jest uniwersalne, ale już czujnik będzie do lasera, nie wiem, CO2 inny, niż do lasera na podczerwień, czy do lasera pikosekundowego, więc też nawet jeden czujnik nie wystarczy do tego. A przy tym laserze jest jeszcze jedna rzecz, że on ma wielką powierzchnię, to chyba by trzeba było rozebrać. Tutaj to nawet ja bym nie był w stanie, ja mam taki czujnik, ale bym nie czytał nawet czujniki, ale nie byłby w stanie, bo on jest takiej wielkości, prawda? To musimy świecić, a jaka tam jest powierzchnia? Wielka. Więc trzeba było pewnie końcówkę rozebrać, zmierzyć, a potem sobie to przeliczyć, jak na powierzchnię to się rozkłada. To jest, do tego lasera to jest nie do sprawdzenia. Okej, rozumiem, jasne, rozumiem. Panie doktorze, pani Jolanta pyta, czy wcześniej mówił pan o zimnych laserach. No nie, pani Jolanto, nie mówiliśmy o... Nie, no tak, to mniej więcej to było coś ala zimny laser, bo to już tak się czasami nazywało. No właśnie, to ja chciałbym, żeby rzeczywiście już wprowadzamy te pojęcia, to żeby to zdefiniować, jakby pan doktor mógł. Mówiliśmy, bo wcześniej, bo pan nazywa też... Ten laser lipolityczny też ciepłym laserem czasami, nie, tak? Ja się przyjęzyczyłem, powiem szczerze. Nie. Laser ten, który był kiedyś, typu właśnie to iLipo, to był właśnie zimny laser. I szczerze mówiąc, to pojęcie ciepły laser, to ja wprowadziłem w polską nomenklaturę, żeby odróżnić od, nie używać słowa laser lipolityczny, bo wtedy się wszyscy mówili zimny laser, czy że on nie grzeje, bo to jest biostymulacja. Więc to, że to się używa ciepły laser, to jest w sumie moja zasługa, bo ja to zacząłem tak nazywać, prawda? Bo firmy, które to wprowadziły pierwsze, nazywały nazwami urządzeń. To jest zabieg typu taki czy taki, nie będę tutaj reklamował. Więc ja stwierdziłem, że ja nie lubię takich rzeczy, trzeba uporządkować. Skoro jest zimny, nazwijmy go ciepłym laserem. No też nie gorącym, bo to nie jest gorąco. I dlatego tak to weszło w nomenklaturę. Jasne. To tutaj, jak rozumiem, rzeczywiście, bo to, ten zimny laser, no to rzeczywiście to ten biostymulujący, tak? Czyli ten niskoenergetyczny, a ten ciepły, no to rzeczywiście ten lipolityczny, o którym dzisiaj, powiedzmy, jest głównym jakby bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Panie doktorze, czy takie na koniec jakby moglibyśmy podsumować tak króciutko, pana zdaniem, bo 3 to taka ładna liczba, boska jak się mówi, to 3 takie najważniejsze cechy tego urządzenia dla pana, dla których warto się nim zainteresować. No i może jakaś jedna, która no, w jakiś sposób, nie wiem, dostarcza w jakiegoś sposób no, kłopotu przy tym urządzeniu. Tak? Czy kłopot, że to jest duże urządzenie i prawda? Myślę, że niebarytowo duże, tak? Tak, no więc to dużo pewnie miało kłopot. No, i tak nie największe, jakie mam, ale trzecie, czwarte pod względem wielkości, więc to jest kłopot z jakąś tam mobilnością, ustawnością. Natomiast no ale to znowu wynika z tego, jak to ma działać i powiedzmy, jak mamy kilka końcówek, no to też te prowadnice i tak dalej są no potrzebne. Tak. Natomiast zalety, tak jak powiedziałem, dla mnie największa zaleta to jest, pierwsza to jest przewidywalność, tak jak powiedziałem, ja to się nie martwię, ja tylko jak dobrze kwalifikuję, wiem, że to będzie działało, a innym osobom to raczej my nie robimy. Druga rzecz, no to też tak jak powiedziałem, mimo wszystko prostota i szybkość, znaczy prostota obsługi powiedzmy też, ale jakby szybkość przede wszystkim. Tu nie ma żadnych membran, wycierania i tak dalej. Przykładamy, nawilżamy, przyklejamy. Oczywiście czasami trzeba mocno ścisnąć w pasie tego pacjenta, szczególnie jak są 4 końcówki, bo ta siła ciężkości troszeczkę to próbuje wyważyć. On musi dobrze przylegać. To jest bardzo ważne, żeby on działał. On musi przylegać, prawda? No i jakbym powiedział, czy jakaś jeszcze trzecia zaleta miała być 3, tak? No, że
że nie ma co się bać. No mówię, tym skrzywdzić kogoś, no nie można. Znaczy, no mówię, musiałby się naprawdę rozkalibrować, ale to też tak jak powiedziałem, będzie ten pacjent czuł, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy to dla pana jest zaleta, ale tak jak ja powiedzmy patrzę też na to z perspektywy, jak pan to ocenia, 30 minut około trwa zabieg, tak? No ale tak, właśnie tak mówię, szybkość zabiegu, tak. Tak, szybkość zabiegu, ale też on jest bezobsługowy, tak? To rzeczywiście no, pozwala też no, jakoś, no nie wiem, czy w tym samym czasie powiedzmy specjalista jest w stanie robić coś innego jeszcze? U pacjenta? No opartego tak my nie robimy, bo raczej to jest rozdzielane. Poza tym pacjent się raczej powinien skupić, znaczy na masaży i innych rzeczy to raczej nie, no można by coś z twarzą robić, jak robimy brzuch, czy z szyją tak, powiedzmy, czy z dłońmi. No ale pacjent chyba, znaczy pewnie takie bardziej kosmetologiczne, pielęgnacyjne, masaże, maseczki, to no jak najbardziej tak, no takich medycznych to raczej nie, no bo to jest takie rozproszenie, tu coś zapuje i tak dalej. My nie łączymy w tym sensie, że no to jest tylko na to i jest już. Natomiast na pewno takie pielęgnacyjne, jak ktoś jeszcze chce, żeby oszczędzić czasy jak najbardziej, albo też jakby zmaksymalizować swój zysk, że pacjent ma tutaj brzuch, załóżmy robiony, a na twarzy ma maseczkę, czy ma jakiś nawet tam, nie wiem, peeling, czy cokolwiek innego, jakiś zabieg kosmetologiczny, no to tak. I myślę, że nawet nie jest głupi pomysł, bo to też trochę rozprasza i ten pacjent się po prostu nie nudzi. No tak, a poza tym no też patrząc z perspektywy inwestorskiej, no to też jest dodatkowa rentowność, tak? W sensie w tym samym czasie. W tym samym czasie coś ekstra robimy, tak. I pacjent jest zadowolony, tak, w jakiś sposób i rzeczywiście i sam inwestor. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za te podzielenie się wiedzą, za te cenne wskazówki. Myślę, że no rzeczywiście cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo to chyba ciekawa technologia, warta rozważenia rzeczywiście. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście rzeczywiście uzupełnić te podstawowe informacje, ci z Państwa, którzy może nie byliście z nami od początku, od poniedziałku, bo rzeczywiście mamy cały tydzień poświęcony właśnie laserowi lipolitycznemu, to wystarczy zeskrolować tutaj jakieś 2-3 posty w dół na Facebooku i tam będziecie mieli możliwość pobrania na pewno 2 artykułów, które od podstaw tłumaczą, na czym polega ta technologia, mechanizm jej działania i jakie dzięki niej możecie mieć efekty, a mam nadzieję, jak wszystko dobrze pójdzie i się dobrze ułoży, to jutro będę miał dla Was ciekawą propozycję, będziecie mogli obejrzeć film, ale też taką, powiedzmy, jak ktoś się zainteresuje tą technologią, to będzie ciekawa propozycja ofertowa, jak Państwo już znacie nasz w jakiś sposób. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był dobrze Państwu znany dzisiaj, nie dzisiaj, ale w ogóle dobrze Państwu znany pan doktor Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej i właściciel kliniki Lexperta, nowej kliniki, powiedzmy w nowej odsłonie, tak, bo wcześniej było Triklinium jeszcze kilka miesięcy temu, teraz jest Lexperta na pięknym warszawskim Ursynowie, na powierzchni jak na 3 kondygnacjach, bo byłem ostatnio, rzeczywiście miałem tę przyjemność, na 3 kondygnacjach na około 500 metrów kwadratowych, tak, i rzeczywiście nowa klinika, panie doktorze, to troszkę powiemy, tak, też będzie miała inny trochę charakter niż ta dotychczasowa, bo będzie też miała strefę relaksacyjną. Tak, no to jest coś nowego dla mnie, na pewno to nie jest dla mnie relaks, bo ja się relaksuję sam, że tak powiem, innymi aktywnościami, natomiast coś trochę innego, jestem sam ciekawy, jak to będzie, bo jakieś pomysły są, to będzie ruszać już niedługo, no, w ciągu miesiąca myślę. Jak ktoś będzie miał blisko, to może zajrzeć i zobaczyć, a przy okazji też coś może i podpowiedzieć, bo wiem, że to są profesjonaliści, ja w tym nie jestem w ogóle profesjonalistą i mam swoje jakieś tam wizje, chociaż ja nie tylko ja tutaj, no bo ja to bardziej się inspiruję, bo też wyszukuję jakieś tam rzeczy, no prozdrowotnych nazwijmy to, bo w tym kierunku jak chcę iść, no, takiego relaksu, nie swojego, ale właśnie dla ludzi, zapewnia relaksu przed pędem, stresem, zbytnim przebodźcowaniem. A jak będzie, zresztą pan, panie Mariuszu, może też przyjdzie, jak już będzie i sam pan coś podpowie, co tam można zrobić. Czuję się zaproszony bardzo chętnie i uważam, że rzeczywiście to jest bardzo przyszłościowy kierunek, taka oferta redukująca w nas stres, tak, bo szybciej coraz wszystko to pędzi, a my coraz mniej się zaczynamy w tym odnajdywać, tak? I to nie tylko mówię o sobie ze względu na upływający wiek, bo to też pewnie jest jakiś dodatkowy aspekt, ale tak w ogóle to wszystko gdzieś tam tak to będzie. Ale to już pewnie temat na inną rozmowę. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję panie doktorze. Do zobaczenia pewnie przy kolejnych odcinkach już za tydzień. A ja życzę spokojnego, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję też. Życzę wszystkim i panu również dobrego wieczoru i do zobaczenia, usłyszenia. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. No i dajcie, drodzy Państwo, znać i serduszka dla pana doktora w podziękowaniu za dzisiejszy live. Dziękuję. Dobranoc, dobrej nocy, do zobaczenia. Dobranoc.